Witajcie na moim kanale. Dziś przychodzę do Was z taką gazetką ze sklepu chorwackiego Plodine i tutaj zobaczycie, jak się kształtują ceny. Pokazuję Wam to, tą gazetkę, ponieważ one wychodzą co tydzień i tu są zebrane wszystkie towary danego tygodnia, które są na promocji. I tak sobie możecie zobaczyć, jakie są ceny teraz w Chorwacji. Powiem Wam jeszcze tyle, że te produkty są bardzo wysokiej jakości. Więc ja uważam, że nie ma co przywozić jedzenia z Polski, tylko lepiej sobie tutaj kupić coś pysznego, smacznego i spróbować, bo warto. Tutaj macie ubrania, jakieś takie sprzęty. I teraz tak, mortadela, którą ja uwielbiam i żałuję, że u nas tak w sklepach nie jest dostępna. W dobrej cenie tutaj macie kawy. Soki. Jeżeli bardziej Was coś interesuje, to możecie sobie zrobić pauzę. Ten towar co tydzień jest coś innego w promocji. Taka gazetka wychodzi co tydzień. Tutaj widzicie, macie takie rabaty w tym sklepie, że sobie tu wycinacie i idziecie i możecie skorzystać z rabatu. Ja staram się kupować jakieś te produkty, smakować. Mają przepyszne białe sery, słuchajcie, żółte wędliny. Mają przepyszną pasatę, słuchajcie, więc naprawdę te produkty są bardzo wysokiej jakości, warto spróbować. No już nie wspominając o winach, które są też, powiem Wam, w dobrej cenie i no ja powiem Wam, obojętnie jakie wino kupię, to wypijam ze smakiem. Tutaj macie owoce, jak się teraz kształtują w tym sklepie ceny. Mają rewelacyjną sałatę, powiem Wam, chrupiąca, słodziutka. I tutaj tak się kształtują ceny. No i tak, jeżeli jesteście bardziej czymś zainteresowani, to robimy pauzę. Tutaj mięso i też mięso bardzo dobrej jakości, Wam powiem, więc naprawdę nie trzeba nic przywozić, ponieważ można sobie kupić coś pysznego, chorwackiego i można, słuchajcie, zwiedzać kraj dany, jeśli chodzi poznając zabytki jego, ale też można zwiedzać kulinarnie i do tego zachęcam Was. Tutaj są ryby morskie, świeże, w dobrej cenie i no świeżutki macie ten towar. Ja zachęcam Was do zwiedzania kulinarnego także. Więc moi drodzy, może lepiej nie wziąć kiełbaski z Polski, a spróbować kiełbaskę chorwacką, szynkę dalmacyńską na przykład, która jest przepyszna, i kulinarnie zwiedzać też, bo to też ma swoje uroki. No i oczywiście wiecie, no zachęcam do chodzenia po restauracjach, kawiarniach, dobre są ceny, oni trzymają jakość tych produktów, ale jeżeli macie możliwość samemu sobie coś ugotować, to też można. Tutaj Wam właśnie pokazuję, jak te ceny się kształtują. I pokazuję Wam właśnie w tej gazetce, ponieważ no w sklepie jest zawsze trochę ludzi. A tutaj, słuchajcie, macie też zebrane wszystkie produkty z danego tygodnia, które są w promocji. I macie tak dokładnie pokazany cały asortyment cenowo. I tak, ja najczęściej robię zakupy w Tomim, ale to dlatego, że mam ten sklep najbliżej, bo wychodzę 3 kroki i już go mam, ale w tych tutaj sklepach Konzu na przykład i w tym Prodine też robię zakupy. Mają bardzo Chorwaci dobre miody, słyną z miodu lawendowego. I te miody są też na promocji w bardzo dobrej cenie, mają bardzo dobrą oliwę, można sobie kupić.
Ja jestem zachwycona kefirem, który nie jest doprawiany nie wiadomo czym, tylko naprawdę jest naturalny, bardzo dobry. No już nie mówiąc o winach, słuchajcie, które są po prostu rewelacyjne. I tak te sklepy się prezentują. Tutaj są też jakieś towary właśnie dla zwierząt. Więc jak jedziecie z pieskiem, to możecie bez problemu mu kupić karmę. Tutaj jakieś zabawki, ubrania, rzeczy do domu. Ja zawsze się skuszę i coś kupię do domu, ponieważ no, sklepy są dobrze zaopatrzone, mają ten towar wysokiej jakości, więc cóż ja mogę wam powiedzieć, znów kupiłam talerze w dobrej cenie i no, porcelana w dobrej cenie i to włoska sprowadzona właśnie do Tomiego, włoska porcelana. Tak. Idzie tu sprzęt, więc tutaj no, to jest fajne, te miseczki, słuchajcie, podobają mi się. Za 10 kuna. Widzicie, zawsze można z czymś wrócić, jak nie z kubeczkiem, to z miseczką. Cóż wam mogę powiedzieć, no. Ja te sklepy bardzo lubię. Lubię je odwiedzać i próbować nowych rzeczy i zawsze sobie coś tam jeszcze kupię przy okazji do domu. No tu jest cena papryki. Mają bardzo dobre pomidory, wiecie, tu jest pogoda, tu jest słońce i te pomidory faktycznie są prosto z pola. One dojrzewają na słońcu i no mają to wszystko, te warzywa, owoce, inny smak po prostu. Nie mówiąc o arbuzie, tutaj w Łodzi nie było arbuza, ale też no bardzo dobry smak. Tutaj mają drzemy, różne ajwary, słuchajcie. I tak się kończy ta ulotka. Ta gazetka. I kochani, jeżeli film wam się podobał, to łapkę w górę. Mam nadzieję, że wam jakoś pomogłam. Wiecie teraz, jak się kształtują na dzień dzisiejszy ceny w Chorwacji. I do zobaczenia. Cześć!